Do tej pory sezon ligowy układał się dla Muksu znakomicie. Poznanianki bez większych problemów uplasowały się na drugim miejscu w grupie B, po czym pokonały w playoffach Conti Maxmo Sir Bochnia i KKS Agapit Olsztyn. Teraz poprzeczka zawieszona jest o wiele wyżej, bo Muksiarom przyjdzie rywalizować z Jodiką Topmarketem MKS-em Pruszków, dysponującą klasowym składem. Jest m.in. nasza wychowanka Karolina Olszewska, podstawową rozgrywającą. Bardzo doświadczony zespół, no zbudowany zdecydowanie pod to, żeby awansować z budżetem, gotowi na awans do ekstraklasy, mówią o tym otwarcie. Bardzo duże doświadczenie, fizyczność, centymetry. Znamy się z dziewczynami, czy z boisk pierwszoligowych, czy nawet z kadry 3x3. Wiemy, że to jest mocny przeciwnik i na pewno rywalizacja też będzie bardzo mocna. Do tej pory zespół z Pruszkowa przegrał tylko raz na otwarcie sezonu z AZS-em Uniwersytetem Gdańskim. Później był już bezwzględny dla rywali i obecnie dzierży serię 27 wygranych z rzędu. Będziemy chcieli dużo punktów tradycyjnie zdobyć szybkim atakiem. Duża aktywność graczy w grze 1 na 1, wymuszanie fauli, co będzie też powodowało później otwieraniem pozycji rzutów za 3 punkty. No i mam nadzieję, że ta skuteczność nam dopisze i te mecze będą się układać dobrze dla nas. Przygotowania do meczu rewanżowego będą utrudnione. Wszystko z powodu natłoku wydarzeń w hali Beposir, będącej domem Muksu. Niestety, jest to dziwna sytuacja, że my, będąc w czwórce, w walce o ekstraklasę, w tej chwili najważniejszej części sezonu najprawdopodobniej nie będziemy mogli odbyć żadnego treningu na własnej hali przed drugim meczem rewanżowym z Pruszkowem u siebie. Pierwsze wyjazdowe spotkanie serii zaplanowano na niedzielę. Początek meczu w pruszkowskiej hali Znicz o godzinie 18:00.